Cześć wszystkim, z tej strony Michał, witajcie na kanale Krótki z Zapałem. Dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek mocarnego poradnika. Tematem dzisiejszego odcinka będzie budowa sklepu zoologicznego, ale zanim do tego przejdziemy, to chciałbym na szybko opowiedzieć Wam o czymś innym. Jakiś czas temu na moim serwerze na Discordzie padła propozycja, abym nagrał kolejny film, w którym pokazuję Wam, jak posortowane są moje klocki, ale tym razem w taki sposób, abyście mogli zobaczyć całą moją kolekcję elementów. Doszedłem do wniosku, że to całkiem fajny pomysł, bo wiem, że sporo z Was pisało o tym w komentarzach, bo chcielibyście wiedzieć, ile tych elementów dokładnie mam. Więc postanowiłem, że pójdę jeszcze dalej i nagram film, w którym pokażę Wam całą swoją kolekcję, zarówno posortowane elementy, jak i zestawy, plus oczywiście miejsce, gdzie to wszystko jest poukładane oraz miejsce, gdzie nagrywam filmy. Cały materiał mam już gotowy, ale doszedłem do wniosku, żeby zrobić z tego odcinek specjalny z okazji 8000 subskrypcji. Jak zapewne zauważyliście, dużo mi już nie brakuje do tej liczby, więc jest duża szansa, że zobaczycie ten film już w następną sobotę. Także jeśli nie subskrybujecie jeszcze mojego kanału, to śmiało wciskajcie odpowiedni przycisk. Teraz natomiast wracamy do tematu dzisiejszego odcinka. Tak jak powiedziałem na samym początku, zajmę się budową sklepu zoologicznego. Jest to kolejna wersja wnętrza kamienicy uniwersalnej. Jeśli nie widzieliście poprzednich odcinków, to w prawym górnym rogu macie kartę do całej playlisty, tak abyście mogli nadrobić zaległości, a ja biorę się teraz za budowanie.
Okej, całość jest już gotowa. Na koniec oczywiście podrzucę Wam jeszcze kilka zdjęć. Wy natomiast dajcie znać w komentarzach, jak podobał się Wam dzisiejszy odcinek i jakie kolejne wnętrza chcielibyście zobaczyć w ramach tego mocarnego poradnika. Ja jak zawsze dziękuję za wszystkie suby, lajki i komentarze i do zobaczenia w kolejnym odcinku.